Honorowanie działaczy kultury wyróżnieniami to tradycja w naszym mieście. W tym roku Dzień Działacza Kultury przypadał 29 maja. W Kościerzynie świętowano nieco ponad 2 tygodnie później, 13 czerwca. My w jakiś sposób jako Rada od praktycznie samego początku działaczy kultury honorujemy w sposób i poprzez uchwałę budżetową, czyli w sposób finansowy, jak i w sposób uznaniowy, to są dyplomy, wyróżnienia, różnego rodzaju dowody uznania dla wszystkich działaczy kultury, którzy tworzą tą szeroko rozumianą kulturę przez duże K, związane z rozwojem naszego miasta. Laureatów wybierała specjalnie powołana do tego kapituła, w skład której weszli wiceburmistrz miasta Kazimierz Stoltman, dyrektorzy placówek kulturalnych oraz członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta. Nagrody zostały przyznane za działalność w 2013 roku, a wśród laureatów znaleźli się wybitni muzycy, wokaliści i tancerze. Wybitne osoby, bo kilka z nich mogę wymienić, bo nie ma ich tak wiele. Paweł Różkowski, który zdobył najwięcej punktów, iż kilka razy zdobyło nagrody Rady Miasta. Wybitnie utalentowany muzyk, także jest teraz w trakcie nagrywania debiutanckiej płyty, śpiewa poezję, naprawdę bardzo utalentowana osoba, studiuje na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Oprócz tego pan Tomasz Strojnowski, razem z panią Jolantą Sutor, można powiedzieć, inicjatorzy Filharmonii Młodych Talentów, i to właściwie można powiedzieć takie wydarzenie roku 2013, bo nagrody są za 2013 rok. Ale oprócz tego zespoły Amol, zespół Rytm, więc można powiedzieć cała plejada najwybitniejszych, utalentowanych młodych ludzi, nie tylko zarówno tych zespołów, jak i indywidualnych. Zespół Taneczny Rytm na swoim koncie ma wiele wyróżnień i sukcesów. Największe osiągnięcie minionego roku to występ na Mistrzostwach Polski i zakwalifikowanie się do Mistrzostw Europy. Ale jak podkreśla Magda Nykiel, docenienie na lokalnym szczeblu jest nie mniej istotne. Najważniejsze jest wsparcie właśnie od ludzi dookoła, od najbliższych, też od rodzin, od rodziców, no i od miasta. Oczywiście, no, bez wsparcia miasta nie mielibyśmy nawet tak na dobrą sprawę gdzie ćwiczyć, bo udostępniają nam też sale, możemy się pokazywać ludziom i to jest to, co najbardziej lubimy i bardzo dziękujemy za to wsparcie. Łącznie do kapituły napłynęło w tym roku 11 wniosków. Nagrody Rady Miasta trafiły do 6 osób i instytucji. Były to gratyfikacje finansowe w wysokości od 1000 do 1500 zł. Wydarzenie uświetnił występ duetu muzycznego Aleksandra Narkuna i Szymona Turzyńskiego. To są uczniowie naszych szkół średnich, no ale uczestniczący w wielu ważnych warsztatach mistrzowskich i myślę, że ten poziom mistrzowski zasygnalizują dzisiejszym mini koncertem. W piątek wręczono także odznaczenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Odznaki honorowe trafiły do Teresy Lipki i Grzegorza Daszkowskiego. Nagrodzeni zostali także dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury, Biblioteki Miejskiej, Kościerskiego Domu Kultury i Muzeum Ziemi Kościerskiej.